Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj niedziela palmowa, a więc mamy dwie Ewangelie w kościele. Natomiast my będziemy medytować tą pierwszą, czyli Mateusz 21, 1, 11. Kto ma Pismo Święte, niech otwiera. Mateusz 21, 1, 11. A teraz jak zwykle wstęp do tego, jak medytujemy Pismo Święte na medytacjach online. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to Twój pierwszy raz, teraz będziesz usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21:30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w Twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi Twoją modlitwę. Możesz Mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytacje prowadzą jezuici. Serdecznie witamy zwłaszcza te osoby, które są pierwszy raz dzisiaj z nami albo dopiero zaczynają tą przygodę medytacyjną. I specjalnie z myślą o takich osobach kilka słów o tym sposobie modlenia się, czy w ogóle jeśli chodzi o kwestię modlitwy, dlatego że często tak jest, ja wiem to ze swojego doświadczenia i też z osób, które pytają mnie, czy piszą jakieś wiadomości tutaj do nas, jak to jest z tą modlitwą, że na początku na przykład było tak, że była jakaś fajna modlitwa i to dużo mi dawało, a później dzieje się coś takiego, że ona zaczyna mnie nudzić albo nie do końca jestem przekonany do tej modlitwy. I na pewno jest to takie zjawisko, że w modlitwie można się rozwijać, to znaczy na początku może być coś takiego, że modlitwa mi coś daje, na przykład ta nasza prowadzona modlitwa mi coś daje, a później w pewnym momencie no jakoś potrzebuję czegoś więcej, no i wtedy można byłoby na przykład samemu te medytacje robić. Jest taka strona internetowa EDR, albo w Google można wpisać internetowy dom rekolekcyjny. I tam są takie teksty, które wprowadzają we fragment Pisma Świętego i samemu można zrobić medytację. To jest dla takich osób, które się rozwijają i potrzebują czegoś więcej, same chciałyby medytować. Natomiast jest inna rzecz bardzo ważna w związku z tą modlitwą, bo jest takie przekonanie często, że jak modlitwa jest odkrywcza dla mnie, ona daje mi coś, jakąś taką wiedzę o mnie, to jest dobra modlitwa. Albo jak mam takie pocieszenie, poruszenie, jest mi tak dobrze na tej modlitwie, mam takie przyjemne emocje, to jest dobra modlitwa. No i ona jest dobra, ale nie jest lepsza niż inna modlitwa, bo przez to, że czasami tak podświadomie szukamy takich przyjemnych, odkrywczych, takich znaczących modlitw i przez to myślimy, że jak modlitwa jest trudna albo jest taka spokojna, to ta spokojna i trudna jest zła. Natomiast nic bardziej mylnego. Często jest tak, że bo z modlitwą to jest w ogóle tak jak z relacją, prawda? Jak mam kontakt z inną osobą, to jak tam kontakt z inną osobą jest przyjemny, to jest fajnie. Ale przecież wiadomo, jak to jest w małżeństwach, w rodzinie, w ogóle w funkcjonowaniu, w zakonie też tak jest, że nie zawsze jest przyjemnie i fajnie w kontakcie z kimś. Ale najgorsze, co można zrobić, to przestać się kontaktować, bo wtedy relacja umiera. I my się zaczynamy robić dla siebie obcy. I z modlitwą jest tak samo. Jak z jakichś względów przestaje się modlić, to relacja, mój kontakt z Bogiem umiera.
A w relacji zawsze jest tak, w kontakcie z drugą osobą, że jest raz przyjemnie, raz nieprzyjemnie, raz kogoś lubię i mamy takie porozumienie, a czasami się po prostu wkurzę. I to, że się wkurzyłem, to nie znaczy, że nam się kontakt musi urwać, albo trzeba, albo nie wiadomo co. No to jest jakby jest normalne, jest jedno i drugie. W kontakcie z Bogiem jest i przyjemnie, i czasami jest trudno, jak tajemnice różańca. Radosne, chwalebne, bolesne. Tak samo jest w modlitwie. Modlitwa jest radosna, czasami jest chwalebna, taka wzniosła, czasami jest bolesna, bo coś wychodzi ze mnie, bo mi się zupełnie nie chce, a czasami modlitwa jest jak tajemnica światła, taka codzienna, po prostu spokojna, nic wielkiego się nie dzieje, taka monotonia życia, można by powiedzieć. I od tej modlitwy nie należy uciekać, też nie należy jakoś szukać czegoś wyjątkowego, tylko trwać w tym. Bo to, co najważniejsze w modlitwie, to jest to, że ja jestem i to, że Jezus jest. Przy okazji walki, modlitwy w ogóle też się pojawia taki temat, że wchodzimy w walkę duchową. Wchodzimy w coś takiego, że my się rozwijamy, kontaktujemy się z Bogiem. No i oczywiście szaremu to nie jest po drodze, więc on nam będzie podsyłał jakieś, nie wiem, telefony, wiadomości, ktoś tu coś ode mnie chce, jak się medytacja zaczyna, albo przychodzi na mnie jakieś takie nagle zniechęcenie, nie? Jest to 21 i już na medytacji pewnie, ale mi się nie chce tak i tyle różnych pomysłów, spraw, coś niedokończone do pracy, na studia jeszcze trzeba coś tam zrobić. Wszystko w tym momencie się odzywa, prawda? Znamy to skądś, z praktyki. Przynajmniej ja tak mam, że jak idę na modlitwę, to często jest tak, że a tu coś jeszcze, a tam coś. Bo tu się rozgrywa walka. Szaremu wcale nie jest dobrze, kiedy ja się modlę, bo ja się rozwijam, zbliżam się do Boga, a jemu coś innego, na czym innym zależy. Więc tą walkę najlepiej wygrać w taki sposób, żeby pójść na modlitwę i się nie bardzo tym wszystkim zastanawiać. I odnośnie tej modlitwy, która jest nie do końca przyjemna, nie do końca wzniosła, to rozpoczynamy teraz Wielki Tydzień. Tydzień, który jest, no jest trudny, bo to jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, czwartek, kiedy Jezus przygotowuje się do największej, najtrudniejszej misji swojego życia, piątek, kiedy jest tylko cierpienie. I to na wszystkich płaszczyznach, psychiczna, fizyczna. Sobota, kiedy Jezus umiera, jest pustka, jest śmierć, faktyczna jest śmierć. I dopiero jest niedziela, kiedy jest zmartwychwstanie. Ale żeby spotkać Jezusa zmartwychwstałego, trzeba przejść z Nim przez te trudne momenty. Czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. I w tym tygodniu Bóg chce z nami się spotkać. Jezus ukrzyżowany chce się z nami spotkać. I nie warto wymiękać w tym momencie. To jest, czasami jest coś takiego, żeby, no, że ta modlitwa przed krzyżem to jest taka trudna. No jest łatwo jakoś zdeterytorować w tym momencie. Natomiast Bóg chce się z Tobą spotkać w tym tygodniu ukrzyżowany, On cierpiący, On przybity do krzyża, żeby spotkać się z Twoim krzyżem, z Twoim cierpieniem, z Twoim ukrzyżowaniem, z Twoją śmiercią, z tym, co w Tobie umarło. I warto wykorzystać ten czas bardzo świadomie, że ja w tym tygodniu będę wchodził w taką trudną modlitwę. Ona nie jest gorsza, a może ona jest właśnie lepsza, bo coś przełamie we mnie, coś kontakt z ukrzyżowanym Jezusem pozwoli mi się skontaktować z moją ukrzyżowaną częścią i nie uciekać od niej. Albo z ukrzyżowaną częścią mojej rodziny, mojej żony, mojego męża, moich dzieci poukrzyżowanych, może w jakiś sposób martwych. Więc dlatego zapraszamy dzisiaj w tej medytacji, którą będziemy robić. Ona będzie taka bardzo kontemplacyjna. Jezus, który wjeżdża na osiołku do Jerozolimy i jest witanie i chcielibyśmy Państwu zaproponować taką modlitwę, która będzie przyglądaniem się Jezusowi. Tam nie będzie dzisiaj dużo treści, dużo pytań, będzie raczej przyglądanie się, jaki ten Jezus jest. Prosty, ubogi, delikatny, łagodny. I to jest Król. I czy ja takiego Króla chcę? Cały triduum jest takie bardzo kontemplacyjne, to znaczy trzeba patrzeć, zadziwić się, co ten Jezus robi. Tam niewiele jest miejsca na to, co ja, bo co ja mogę, jak widzę, że krzyżują Boga. Ja też uciec mogę, tyle. Więc dobrze, żeby się napatrzeć na to, co robi Jezus, jaki On jest, dlatego że Ignacy Loyola, on mówi coś takiego, żeby jak najlepiej Jezusa poznać,
bo to mnie doprowadzi do tego, że go bardziej pokocham, a jak go bardziej pokocham, to bardziej pójdę w jego ślady. Więc żeby być chrześcijaninem, to trzeba się na Jezusa napatrzeć, poznać go, napatrzeć, poznać, pokochać i pójść w jego ślady. A teraz przejdźmy już do fragmentu Ewangelii, który będziemy dzisiaj medytować. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zbliżali się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiedźcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdy wam ktoś coś powie, powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby spełniło się słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonu: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku źreblicy ośli. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Zapraszam, żeby teraz, zanim zacznie się modlitwa, znaleźć takie miejsce, które będzie sprzyjało refleksji, skupieniu, wyłączyć, co nie jest potrzebne, zapytać się Boga: jak, Panie, chcesz, żebym się teraz z Tobą spotkał? Na początku tej modlitwy pomyśl o tym, że Bóg jest teraz z Tobą. On czekał na to spotkanie. On wiedział, w jakim będziesz stanie. On wiedział, co Cię w tym czasie będzie trapić,
co cię będzie zastanawiać. On jest teraz z tobą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, poprowadź moją modlitwę. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś to Ty prowadził moje myśli, abyś Ty, który jesteś teraz we mnie, prowadził moje wspomnienia, dotykał moich uczuć, wspomnień. Proszę Cię, Boże, spraw, aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na chwałę Boga. Ty sam poprowadź tę modlitwę, aby ona prowadziła mnie do większej chwały Boga. Panie Jezu, w czasie tej modlitwy proszę Cię, abym umiał naśladować Ciebie w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci i w Twoim radosnym zmartwychwstaniu. Proszę Cię, pomóż mi towarzyszyć Tobie w tych momentach, kiedy cierpisz, kiedy umierasz i w tych momentach, kiedy zmartwychwstajesz.
Panie Jezu, proszę Cię, daj mi taką łaskę, abym mógł zapatrzyć się w Ciebie, kiedy wjeżdżasz do Jerozolimy. Daj mi taką łaskę, abym mógł później zapatrzeć się w Ciebie, kiedy modlisz się w Ogrójcu, kiedy umywasz nogi swoim uczniom. Daj mi zapatrzeć się w Ciebie, kiedy bierzesz krzyż, pozwalasz się przybić. Daj mi wytrwać przed Tobą, kiedy konasz na krzyżu. Daj mi wytrwać w wierności Tobie, kiedy leżysz w grobie umarły. I daj mi jako wierny Tobie patrzeć na Twoje zmartwychwstanie. Daj mi, Panie, taką łaskę, abym już od początku, od wjazdu do Jerozolimy, przyglądał się Tobie. Przy zamkniętych oczach wyobraź sobie teraz, że jesteś w swoim domu. Zajmujesz się codziennymi sprawami. I zobacz, jak ktoś przychodzi i mówi, że przyszedł Mesjasz. Że Bóg przyszedł do Twojego miasta. Zobacz, jak z nadzieją wychodzisz z domu. Idziesz, żeby spotkać tego Boga, zobaczyć Go. On w końcu jest Twoim królem. Na pewno odmieni Twoje życie.
popatrz, jak wszyscy z miasta wychodzicie w stronę ulicy prowadzącej do miasta. Jak wiele z was wychodzi z nadzieją, że ten Bóg, Król coś zmieni w waszym życiu. Możesz zerwać gałąź palmy, żeby machać nią Jezusowi, żeby mu w ten sposób oddać chwałę. Zobacz, jak gdzieś z przodu pojawia się Jezus na małym osiołku. Zobacz, jak idzie w waszą stronę. Jak się zbliża. Popatrz, jak Jezus jest prosto ubrany, jak idzie bez przepychu, skromnie, na małym osiołku. Zobacz, jak Jezus jest spokojny, skupiony, delikatny, wrażliwy, a jednocześnie pełen przekonania. Przez dłuższą chwilę przypatrz się temu Jezusowi, który przyjeżdża na osiołku.
Jezus podjeżdża bliżej. Tłum wokół Ciebie zaczyna krzyczeć: niech żyje Król, niech żyje Jezus, nasz Król. Czy Ty krzyczysz razem z nimi? Krzyczysz dlatego, że wszyscy krzyczą? Czy naprawdę wierzysz, że to jest Twój Król, który przyjeżdża na osiołku? Czy ja chcę, żeby ktoś taki był moim królem? Ktoś właśnie taki. Ten król jest bardzo skromny. Jedzie prosto, bez przepychu. Nie ma koło niego ludzi, którzy posiadają władzę. Jedzie bez pieniędzy, biedny. Jedzie z chęcią i przekonaniem, żeby służyć innym.
król nie jest gwałtowny. Jest łagodny, spokojny, cierpliwy. Ten król myśli o tym, jak może służyć innym osobom. Czy ja chcę naśladować takiego króla? Czy jestem nim zawiedziony? Czy chcę być jak on? Pomyśl o tym, jak do tej pory naśladowałeś Jezusa. Co mówiłeś o Nim publicznie? Co myślałeś o Nim w swoim sercu?
Możesz podbiec teraz do Jezusa. Wejść na środek ulicy, którą On przechodzi. Zatrzymać Go. I zapytać Go: Jezu, jak mogę Ci służyć? Zapytaj się o to Jezusa. Jezu, jak mogę Cię naśladować w mojej rodzinie, w moim małżeństwie? Jak mogę Cię naśladować w mojej pracy?
Powiedz Jezusowi teraz o tej sytuacji, w której trudno Ci jest naśladować Go, pokornego, łagodnego, ubogiego. Zapytaj Go o to, jak możesz to robić. Poproś Go o pomoc, o wskazówkę. Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Proszę Cię, naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a nie rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się. I nie szukać innej nagrody, jak tylko te, że spełnią Twą najświętszą wolę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Drodzy Państwo, jak po każdej medytacji zapraszam teraz do chwili refleksji, czyli wyjmujemy nasze notatniki duchowe, dzienniki duchowe i warto zadać sobie pytanie o to, co było najważniejsze w czasie tej medytacji. Jedno pytanie tym razem. Co było najważniejsze w czasie tej medytacji? Co mi Jezus pokazał lub co zobaczyłem? Kto będzie potrzebował dokończyć refleksję, to oczywiście zaraz po zakończeniu naszej transmisji można to zrobić. Bardzo dziękuję za tę medytację, szczególnie dziękuję tym wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób się przyczyniły do tego, że ta medytacja jest, funkcjonuje. Dzięki Wam serdeczne za to. Moi drodzy, rozpoczyna się Wielki Tydzień. Przez Wielki Tydzień nie będzie specjalnych medytacji w czwartek, piątek. Będzie w niedzielę, jak zwykle o 21:15, w niedzielę Zmartwychwstania. Zapraszam, żeby ten czas był dla nas takim momentem skupienia, czyli żeby nie przesadzić z przygotowaniami, bo tak często jest, że jak się przygotowujemy do tych świąt na różne sposoby, to nie musi, ale może tak się zrobić, że umknie mi to, co jest najważniejsze, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, że Jezus jest w grobie, że Jezus umiera, że jest moment, kiedy On obmywa swoim uczniom nogi, czyli pokazuje takie najbardziej radykalny moment swojej służby. Zapraszam, żeby w tym czasie tak znaleźć tak chociaż z pół godziny, z 15 minut może na taką refleksję, co ten dzień mówi, czyli co mówi Wielki Piątek, co mówi Wielka Sobota, co mówi Wielki Czwartek, żeby dać spotkać siebie samego ze swoim krzyżem Jezusowi, żeby Jezus mój krzyż, mój Wielki Piątek mógł zobaczyć, żeby Jezus moją śmierć mógł zobaczyć, tomu, która w moim domu, w moim wnętrzu panuje, żeby w końcu to wszystko mogło zmartwychwstać. Jak zwykle można na naszej grupie facebookowej Medytacja Online podzielić się doświadczeniem dzisiejszej modlitwy, jeśli ktoś chce. I na naszej stronie Medytacja Online można się zapisać na następną medytację. Wiem, że w zeszłym tygodniu był mały chochlik, ale w tym tygodniu już nie ma. Dzięki serdeczne, dobrej nocy i wiem, czego nie powiedziałem. Niech te święta będą jak najbardziej rodzinne, czyli jak najbardziej piękne. Z Bogiem.